Zacznijmy od wylosowania zwycięzcy z poprzedniego filmu. Wyślemy mu skina, ale ogłoszę również kolejny konkurs. Hasło niestety się nie zgadza, więc będziemy musieli wylosować jeszcze raz. Pamiętajcie o tym, aby do końca siedzieć na filmie. I tutaj już jak najbardziej się zgadza. Do wygrania był taki scout za dwie dyszki. Jak widzisz, wszystko zostało potwierdzone. A jeżeli chcecie wziąć udział w konkursie na tego skina, zostawcie suba, dzwonem, lajka oraz komentarz z hasłem, które poznacie w trakcie oglądania filmu, więc zostańcie do końca. Na CSGO skinsie pojawiły się 3 nowe limitowane skrzynie halloweenowe, a już niedługo dołączą jeszcze 2 droższe, więc będą naprawdę mocne emocje. Let's go, let's go. Joker, najtańszy. Pierwsza skrzynka, Fearcase, moi drodzy, naprawdę mocne skiny tutaj do trafienia, no i między innymi dużo kos, więc to jest dla mnie najważniejsze, żeby trafić coś z tego górnego rzędu. Tak jest, mamy kosę, moi drodzy, mamy kosę, fantastyczny początek tego halloweenowego odcinka, no czego chcieć więcej. Jeszcze przed rozpoczęciem filmu pamiętajcie, aby kliknąć w zielony plus, wpisać tutaj Matis, dzięki czemu otrzymacie darmowe 10% bonusu przy wpłacie oraz 2 zł i 10 groszy na start dla każdego nowego użytkownika. Pamiętajcie, że strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób pełnoletnich, grajcie z głową i odpowiedzialnie. Moi drodzy, 3 skrzynie, Fearcase, no przed chwilą pokazał, co potrafi, w trybie Joker, co prawda, teraz w ulepszeniu pootwierajmy po 3 takie skrzynki, zobaczymy, co nam tutaj ciekawego zaprezentują. Okej, no nic specjalnego, na przyspieszeniu. Ohoho! 200 ponad, elegancko. No Fearcase, faworyt, na razie mój faworyt, zdecydowany. Dawaj. Okej, no. Jest cisza, cisza na morzu, ale może zaraz coś się stanie. Okej, fajnie, redline, super. Lecimy dalej. Powiem wam, że jest mocno, super, 150 zł, dwukrotność, okej, fantastycznie, lecimy dalej. Jeszcze kilka otwarć dosłownie i przejdziemy do następnej skrzyni. Nie no, Fearcase, powiem wam, firma mocarna, wlatujemy sobie z webcase'em i tutaj jak widzicie, ta skrzynia charakteryzuje się przede wszystkim Crimson webami, no jest dużo tych skinów, wiadomo, nawiązanie do Halloween, jakieś pająki, coś tam, mega spoko, no i oczywiście wlatujemy z taką wróżbą w postaci Jokera, myślę, że możemy sobie na to pozwolić, zważając na to, że już dzisiaj raz ten tryb nas nie zawiódł. Okej, próbujemy, dawaj jakąś kostkę. Nie, to się nie dzieje. To się nie dzieje, moi drodzy. To się nie dzieje. Bayonet Crimson Web. Co tryb Joker robi dzisiaj z tymi skrzynkami? Powiedzcie mi, co tryb Joker robi z tymi skrzynkami? To jest dla mnie absurdalne. Okej, no zrezygnujemy z trybu, kurczę, już tego, no bo dał nam fajnie, więc trzeba wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Okej, super, 150 zł na zero. Okej, tutaj na plus. Tutaj znowu na plus i to sporo, a przypominam, że pięć stóweczek, jaki ten odcinek jest mocny. Redline, AWP, minimal wear, no to jest absurdalne przecież, no. Ja nie wiem, co tu się dzieje, zaraz przejdziemy do najdroższej skrzyni halloweenowej, ale oczywiście również stworzę dzisiaj bitwę, która będzie się składała ze skrzynek limitowanych, tych halloweenowych. Elegancko, jeszcze tutaj proficik, stówka. Coś fajnego. No i co? Najdroższa skrzynia 42 zł razy 3, ale oczywiście z ulepszeniem, żeby tutaj nie było lipy. 250 zł trzeba wydać. Okej, no słabo. Zobaczmy w ogóle, jakie skiny tutaj są. Jest X-Ray, więc tutaj jak najbardziej spoko. Mamy też jakiegoś skeletona. Są jak najbardziej skórki warte uwagi. No ale dobra, na tym ulepszeniu jeszcze walnijmy kilka razy i może skuszę się na Jokera. O, super, Hellfire leciał. Dobra, lecimy dalej. Okej, Cyrex. Ale to jeszcze nie jest ten moment, w którym ja drejapę i jestem fest zadowolony z tego, co się wydarzyło. Tak jak w tym momencie ponad 100 zł profitu z tego otwarcia. Okej, dobra, wlatujemy dalej. I super, jest kill confirmed. Fantastycznie, nie, dobra. Undead na razie najgorzej, co ciekawe, ale to chyba dlatego, że nie daliśmy mu się wykazać w trybie Joker. No ale zrobimy to w tym momencie. Spójrzcie, jak te procenty teraz się rozkładają. Nie, no na przyspieszeniu jeszcze bez emocji, zero emocji, nie, no to akurat było słabe, no ale trudno. Okej, bitwa za ponad 600 zł, mamy 12 skrzynek, po 4 z każdej, ale przypominam, a właściwie
podkreślam, że każda z nich jest ulepszona, czyli to jest lepsza wersja po prostu, bo zwiększa się szansa na najlepsze skiny w skrzyni. Okej, dobra, dodajemy bota Adriana oraz bota Alexa. Zobaczymy, czy oni dadzą radę nas pokonać. Na start webcasey to jest klasyczny tryb, więc oczywiście zależy nam na tym, aby trafić najlepsze, najdroższe skiny. Okej, spoko, fajnie, już jestem na samym końcu, bardzo mi się to podoba, ale przynajmniej teraz kałak dobry wleciał. No ale ten Neon Noir to mógł sobie odpuścić, ziomek, mógł sobie odpuścić. Jeszcze Redline, no chyba pograne. Minimal Wear, no to jest pograne, już mnie skończył, no. Ja pierdzielę, ten jeszcze kill confirmed, no jestem największym przegrywem bitewnym po prostu na świecie. Za 300 zł, moi drodzy, no. Minimalnie tutaj się zbliżyłem do moich rywali, ale tu już nic nie pomoże, moi drodzy, tu już nic nie pomoże, jesteśmy skończeni, jeszcze we dwójkę trafili, no zajebiście, zajebiście, naprawdę fantastyczni jesteście, gratulacje serdeczne, no. Dobra, Fearcase, czyli najtańsza w sumie, ulepszona co prawda, ale no nie daje to jak widzicie, tak jak powinno, chociaż on trafił skina za prawie 200, no to już jest chore, to już jest chore. Oni nawet jak mają małe szanse, to je wykorzystują. No nie, i koniec, dziękuję bardzo. Ile zgarnął? 2500 zł, to świadczy o tym, że bitwa była przeprowadzona w mocarny sposób, tak? No bo 600 wydał, 3 osoby, a on zgarnia 2,5 kafla. Czterokrotna przebitka podczas tej bitwy, no. Zazdro, byku, zazdro. Dobrze, że przynajmniej my mamy jakiś cashback. Dobra, jeszcze najdroższą pomęczę, bo najmniej pokazała dzisiaj zdecydowanie, a ja wiem, że ją stać na to, aby coś tutaj dobrego wnieść do odcinka, więc jeszcze tak sobie zakończymy. Jeżeli chodzi o hasło z dzisiejszego filmu, napiszcie koniecznie, moi drodzy, jaka jest wasz piąty znak wyniku od końca oraz trzeci od początku. Piąty od końca, trzeci od początku, więc dajcie koniecznie znać. My tutaj jeszcze próbuję, ale... Ale nic z tego, jak widzicie, chociaż 2 hyperbisty, to dobra informacja. Ty, ja w ogóle nie na ulepszeniu to otwieram, też jestem trochę zjebany, no ale trudno. Ja wam dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału, jeżeli wam się spodobał, zostawcie lajka, bierzcie udział w konkursach u mnie, no i wpisujcie kod MATIS. Do następnego, na razie, cześć, siemanderko.